Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Demonidias i zapraszam na kontynuację serii Zagrajmy w Diablo 4. No właśnie, jestem przeciążony, ale oznaczyłem sobie już rzeczy, które chciałbym teraz u Kowala po prostu sobie tutaj odzyskać, no, przerobić po prostu na materiały. Nie wiem, czy w sumie mogę wszystkie śmieci zaznaczyć po prostu, okej. Tak, jak najbardziej bym to prosił. No i mamy, słuchajcie, 16 zasuniętych kryształów. Do tego 30 niewyprawionych skór, 37 kawałków żelaza, 5 wyprawionych skór i 9 sztuk rudy srebra. Całkiem nieźle. No i też w końcu zrobił się tutaj jakiś taki, powiedzmy, bardziej sensowny porządek. W sumie to bym mógł jeszcze rozłożyć. Czemu by nie? I to zostawimy po prostu jako naprawdę wybitną tarczę. I powiem szczerze, że oczywiście zajmiemy się tutaj questem głównym, porozmawiamy sobie z Nyrellą zaraz. Natomiast chciałem powiedzieć o jeszcze innej rzeczy, mianowicie nie mogę ulepszyć sobie na razie moich butelek, ponieważ jest taki problem, że nie mam zmiażdżonych kości bestii, czegoś takiego. To podobno można uzyskać w dość na szczęście prosty sposób. Zabijając po prostu jakieś niedźwiedzie na przykład, jakieś takie zwierzęce bestie. Więc moglibyśmy to ogarnąć. Tutaj mamy teraz znaleźć Donana w twierdzy Eltheim albo porozmawiać z Nyrellą i ten wątek bym chciał kontynuować, ale tutaj musimy ruszać z Jeleśnia. Także jakbyście tutaj się zastanawiali, czemu mam strzałkę, ale nie ulepszam butelek, skoro o tym mówiłem ostatnio, no to dlatego właśnie, że na razie jeszcze nie mogę. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze ostatnio. Cieszę się, że czekaliście nadal tutaj na Diablo w moim wykonaniu. Ja myślę, że co jakiś czas sobie jakiś stream odpalimy na YouTubie po prostu z gry, ale tak zostajemy na razie jako odcinki. Ej, w sumie na przykład może z nich by wyleciało mi coś takiego, jak te kości? Zobaczymy. Kto wie? Może, może. No nie uchylam, żeby się przydało te butelki mieć takiej ilości. Jestem ciekaw, ile można mieć też maksymalnie butelek. No obstawiałbym, że pewnie, nie wiem, dycha? Coś takiego? Ale to jest naprawdę ślepy strzał. I to na pewno nie będzie prosta rzecz. W sensie, no jakoś szybko to nie przyjdzie na pewno. Dobrze, idziemy, o dziwo. Skrzyneczka będzie. Zamknięte. A, bo to za milcząca, dobra. Piękne są te obrażenia czasami, naprawdę. Chris. Nice. I widziałem, że macie jednak też ochotę na to, żebym te questy poboczne robił, także myślę, że no nie będziemy tutaj zmieniać tej formuły. Przynajmniej na razie, sobie po prostu pogramy tak do tej pory. No ale zgodnie z obietnicą, no chciałbym ten wątek główny też trochę nadgonić, bo faktycznie jesteśmy bardzo daleko w tyle z tym. Mam spore zaległości, myślę, no cały czas de facto jesteśmy w pierwszym akcie, nie? No, akt pierwszy wciąż, są jeszcze te questy, więc zrobimy to. Tak jak należy. Ja nie wiem, czy te kości mi z automatu tu będą wpadały do ekwipunku, czy jak to jest. Staram się zwracać uwagę na to, co pozyskuję, ale nie widzę czegoś takiego jeszcze. Cześć, Nyrello. Oj, jest już nad grobem matki, Wenardy. Tu spoczywa Wenarda, wieczna poszukiwaczka. Teraz znalazła wieczny odpoczynek u bram mądrości. Vigo chciał, żeby ci to dać. Vigo chciał, żeby to trafiło do ciebie. Był dobrym człowiekiem. A Lilith? Udało ci się? Znalazłeś ją? Nie, już jej tam nie było. Coś mi mówi, że to nie wszystko. Lilith zabrała klucz do piekła z ciała Ratmy. Zatem wszystko na nic. Tylko ona dostała to, czego chciała. Nyrella przybyła w poszukiwaniu legendarnych Horadrimów. I nadziei nie znalazła ani tego, ani tego. Ale miała jeszcze w tym wszystkim rolę do odegrania. Potrzebowaliśmy jej bardziej niż ona nas.
Wtedy jednak nikomu nie przyszłoby to do głowy. Nikomu. Tak jak się obawiałem, Minariusowi nie można było ufać. Samo uwielbienie popchnęło go do zamordowania syna. A z jego porzuconych zwłok Lilith wzięła klucz do piekła. Tylko gdzie może go użyć? W poszukiwaniu odpowiedzi możemy polegać wyłącznie na sobie. Lubię tę narrację Lorata. Determinacja światłości. Proszę bardzo. I mamy akt pierwszy, wiara zimna jak stal. Ukończ akt pierwszy. Ha, w końcu, słuchajcie. No to możemy się zająć w takim razie tym zadaniem, już z drugiego aktu. Proszę bardzo, no to myślałem, że jeszcze trochę w tym pierwszym akcie będzie, a to faktycznie już końcówka była. To taka sama końcówka. Ciekawe, czy tutaj coś jeszcze znajdziemy może wartościowego? Nie, tu nawet nie możemy przejść. Prosiliście mnie, żebym trochę podgłośnił dialogi. Wydaje mi się, że jeszcze minimalnie to zrobię. I jak będą kolejne, to bardzo was proszę dajcie tam w komentarzu, czy teraz już jest odpowiednia głośność. Także sekunda i wracam do was z głośniejszymi dialogami. Resztę zostawiam na takim samym poziomie, jak było. No i dobra, moi drodzy, zmienione. Mam nadzieję, że będzie teraz w porządku to wszystko wyglądało. No mówię, w głośności gry poza dialogami już nie ingeruje, więc tutaj mam nadzieję, że nie widać jakiejś większej różnicy. To z Menestadu w takim razie musimy udać się na północny zachód w takim wypadku. Zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. Ja nie ukrywam, że jestem ogromnym fanem tutaj tego, jak ten świat jest skonstruowany. Naprawdę jest to bardzo widać tak dobrze zaplanowane. No i przede wszystkim zrealizowane. Lubię taką wędrówkę, jedynie co, czasami mam obawy, czy na przykład dla was ona nie jest zbyt nużąca i na przykład nie wycinać takich momentów jak tutaj. Natomiast z drugiej strony, no, mamy trochę bestii, więc może warto, może jakieś kości sypną. Natomiast czasem mam wrażenie, że warto to robić, bo po prostu pokazuję wam tym samym też ten świat w takich nowych miejscach, nie? Na przykład jak już gdzieś tam wracamy po raz kolejny, to wtedy tego nie pokazuję za bardzo, ale jak jesteśmy gdzieś po raz pierwszy, to staram się to prezentować i tak się głośno zastanawiam, czy to jest dobre rozwiązanie. Możecie również dać znać w komentarzach. Ja zawsze staram się odpisywać, czy to po prostu serduszkować te komentarze. Nie mam pojęcia, do czego to było. To wyglądało jak z tymi kośćmi, które zbieraliśmy. Też na tych mroźnych terenach. No to na pewno nie jest to samo. Bo tamto zadanie już było ukończone. Także nie sądzę, że to o to chodzi. Wukodłaki. Poręczny sierp. No szkoda, że to. A nie, to jest znacznie przydatniejszego. Dobrze pamiętam, koń to chyba trzeci akt dopiero będzie, nie? Za ukończenie? Czy w trzecim akcie po prostu dostaniemy w trakcie jego trwania? Może na początku? Nie wiem, ale coś chyba koło tego. Także jeszcze chwilę. Musimy się przemęczyć. Bez wierzchowca. No tak, to naprawdę się wiele zmieni. Jestem ciekaw też, jak pojawiają się ci bossowie co jakiś czas. Co tam chyba 3 razy dziennie się pojawiają? Ej, strzaskane kości chyba dostałem. Mi się wydaje. No generalnie jak się ci world bossowie pojawiają, to na jakim poziomie wypadałoby tam z nimi walczyć, nie? Jestem bardzo ciekaw, jak to tam wygląda. Mało esencji. No mieliście małą próbkę dialogu, powiedzmy sobie. Więc jestem ciekaw, czy teraz głośność wam odpowiada, czy jest lepiej. Chociaż tutaj podczas walki to może być trochę przekłamane. Nie była to taka... herb katedry. Nie była to taka zwykła rozmowa. Nice. Zregenerujmy sobie nasz legion nieumarłych. Dobra. Musimy trzymać się cały czas wytyczonej ścieżki. Widziałem komentarz pod poprzednim filmem, że
wszystko spoko, ale jak mam tę armię szkieletów, to sami nie widać, co się dzieje, bo jest taki chaos. Tak już niestety jest urok właśnie klasy nekromanty, na którym to tak naprawdę bardzo ważną rolę ci przywołańcy odgrywają. Oczywiście, no, staram się z tego korzystać najbardziej jak można, więc tam te eksplozje co chwilę odpalam i tak dalej, więc to jeszcze tym bardziej potęguje ten efekt takiego chaosu. Ja akurat to bardzo lubię, rozumiem, że to może być trochę irytujące też do gry, znaczy do oglądania gry. Na przykład wydaje mi się, że byłoby spokojniej, gdybym grał z golemem, nie? I na pewno do niektórych sytuacji sobie tego golema też tam po prostu przywołam, żeby zobaczyć, jak on tam będzie się sprawdzał. Ale tak co do zasady, to ta ilość tych szkieletów, plus to, że możemy sobie je co chwilę przywoływać, no to robią naprawdę genialną robotę. Ja szkoda z tego nie korzystać, nie? Mamy taką opcję. Zdolność nieposłuszeństwa? Nie bardzo rozumiem, co to miało sugerować. Niech światłość cię błogosławi. Dziękuję bardzo. Jeśli czegoś trzeba, daj znać dowódcy straży. Jasne. Jak najbardziej. Minimalnie wiecie co? Dam głos na tym poziomie, co było ostatnio. Nawet tak, jak jest teraz. Okej, skoro jesteśmy w twoim miejscu, fajnie byłoby mieć teleportację, ale nie widzę czegoś takiego, także zapewne nie będziemy w tej twierdzy Eldheim zbyt często gościć. Można się wdrapać, zobaczmy co jest. Tu ukryte, o ile no, cokolwiek tu znajdziemy. Ładny widok, bardzo lubię taką perspektywę. Popiół spadał niczym deszcz. Dajcie znać, jak z głośnością teraz. A szalony śmiech Astarota przecinał ciszę jak grom. Ludzie próbowali się ukryć, ale demon ich wywęszył. Zagonił ich do ognistej klatki i szykował się, by zjeść ich jednego po drugim. Gwałtowny wiatr zgasił płomienie. A pośród dymu stała trójka bohaterów. Nawet sam Astaroth zadrżał na ich widok. Najpierw ruszyła Airida, która ściągnęła burzę nad głowę demona za pomocą muzyki ze swej talharpy. Po niej ruszył Nafain, rycząc jak bestia, który siekał Astarotha kłami i pazurami. A na koniec ruszył Donat. Zanurzył swą rękę w ognistej piersi demona i zmiażdżył w dłoni serce biesa. Astaroth wydał z siebie skowyt, który wstrząsnął całym lasem aż po korzenie. Po czym potwór rozsypał się w pył. I tak dobiegły końca dni popiołu. Miło się tej opowieści słuchało. Zawsze lubię takie smaczki na chwilę, wiecie, przystać gdzieś tam w mieście i posłuchać czegoś takiego. Nie tylko w Diablo, ale ogólnie w grach. Co to za miejsce? Powiedz mi o Donanie. Aha, nigdy nie spotkasz człowieka o większym sercu. Przyszedłem prosząc, co by dał mojemu synowi jakąś robotę i od razu zatrudnił go jako pomocnika. Tak z marszu. Nie wiem, jak mu za to odpłacę, ale klnę się, że znajdę sposób. Nie wyczuwasz tego? Eldheim to uświęcona ziemia, pobłogosławiona świętym blaskiem Inariusa. Sam fakt przebywania na niej podnosi mnie na duchu. No dobra, nic więcej tutaj nie ma. Myślę, że nie mam za bardzo interesu, aby podchodzić tutaj do kowala i tak dalej. A ty co byłeś rycerzu? Uważaj na plotki, podróżniku. Ludzie z doliny zawsze znajdą powód, by oczernić katedrę. Mimo, że zrobiliśmy wszystko, by uzdrowić tę zniszczoną ziemię. Okej. Szukam Horadrima imieniem Donan. Przysyła mnie jego stary przyjaciel. O tej porze? Pewnie jest w warowni. Zapytaj strażnika przy wrotach.
Już tak pomyślałem, że to był może ten strażnik, z którym właśnie rozmawialiśmy, ale jednak nie. Tylko jak nam się cholera dostanę? Chociaż w sumie... Rozłożymy sobie od razu trochę rzeczy. Dziękuję. Majrdus. Ty też jesteś z tej bandy pochlebców? Donan to, donan tamto. Ludziska mają tego człowieka za wcielone bóstwo. A gdzie był, kiedy pokutnicy wyśmiewali nasze ofiary składane kniei? A? Powiem ci gdzie. Zaszył się w swojej wygodnej twierdzy, strosząc piórka niczym paw. O kurde, naprawdę. Nie mówcie, że będę musiał to wszystko obiegać. A nie, dobra, na szczęście tu jest przejście. Już byłem przerażony, że to tak... A, to tutaj. Mam pilną wiadomość dla Donana. Jest na górze, w wielkiej sali. Ale załatw to szybko. Poszło łatwo. Łatwo i gładko. Myślałem, że powie coś w stylu... każdy tak mówi. Albo coś takiego i będzie problemy robił. Jak często w grach bywa ze strażnikami. Ojcze, muszę dołączyć do pozostałych rycerzy. Po co ten pośpiech, mój chłopcze? Wiesz, znalazłem kilka starych horadrimskich ksiąg w moich zbiorach. Może zostań. Przejrzymy je wspólnie. Mogę wziąć je ze sobą. Mamy gościa. Wrócimy do tej rozmowy. Potrzebujesz czegoś? Mam wiadomość od Lorata. No proszę. Dawno nie słyszałem tego imienia. Co skłoniło staruszka do zejścia ze swej góry? Ostrzeżenie. Na świat zstąpiło pradawne zło. Demonica Lilith. A ty... Skąd o tym wiesz? Odkryliście z Loratem coś ciekawego? Może jest to związane z tym, co widziałeś, ojcze? Tak, właśnie do tego zmierzałem. W mojej posiadłości miał miejsce incydent. Lepiej będzie, jeśli omówimy go na miejscu. Ruszaj przodem i rozejrzyj się trochę. Spotkamy się tam i wtedy porozmawiamy. A co do twojej prośby, ruszaj do Brystagu. I bądź ostrożny. Trzymaj się blisko rycerzy. Będę. Nie martw się. Nabiliśmy 31 poziom. Zbadaj zajścia w posiadłości listowa. No to był dość prosty quest. W sensie, no bo to już jako odrębne zadanie było liczone. Podejdziemy sobie może tędy w takim razie, aby jakoś inaczej pójść. Przy okazji zobaczymy wielką salę w twierdzy. Naprawdę ładnie to wygląda. I przy okazji zbiorę jeszcze quest poboczny, idąc tutaj. To bym dalej w to chciał pójść, chociaż krwawe kule leczą również twoje sługi, przywracają im 15%. O, to jest niezłe. Czemu tego nie mogę? Mogę. Dałem to. Okej, dobra. Coś mi pasowało. Myślałem, że nie zaskoczyło. Nie no, leczenie sług no, brzmi naprawdę dobrze, a 15% za jeden punkcik to jest naprawdę dobry deal. Tak sobie myślę. Pokażesz trochę życzliwości staremu żołnierzowi? Takiej? Jezu, myślę, że go zabiłem. Proszę, przykro mi, nie mam monet na zbyciu. Dobra, dajmy mu coś. Może to będzie początek jakiegoś questa. Dziękuję, wędrowcze. W czasie Dni Popiołu zostałem ranny. Dotknąłem demonicznego płomienia. Myślałem wtedy, że mam odważny. Wciąż czuję taniec ognia na rękach. Płomień wypalający skórę. Każdy dotyk sprawia ból. Jedynie złoto go łagodzi.
No tak. To lekarstwo na wszelkie zmartwienia. Co się stało z tutejszymi druidami? Jest nas mniej niż kiedyś, ale trwamy. Tak długo jak las przemawia, będą i ci, którzy go słuchają. Ale coś się trapi. No właśnie, mówił o marnotrawstwie coś. Marnotrawstwie wiedzy. Spójrz na to. Te kamienne tablice to jedne z pierwszych dzieł spisanych przez moich druidzkich przodków. Wszystkie zniszczone. Ostatnio dzika zwierzyna na błoniach Gotmar wpadła w szał. Zaczęła niszczyć, a nawet zjadać nasze tablice runiczne. Nie winię tych zwierząt, ale musimy dbać o naszą historię. Na pewno rozumiesz, że to ważne. Proszę, odzyskaj, co się da. To jasne, że zależy ci na ocaleniu swojej historii. Kiedyś nauczałem małego Jorina dawnych rytów, a także jego matkę, Brejgę. Spisała własne kroniki. Oboje mieli wielki szacunek do naszej kultury. Brejga zainspirowała mnie do stworzenia listy naszych najstarszych artefaktów. I jej w ten sposób przypomniała mi, jak łatwo zapomnieć o przeszłości. No dobra. Spisz runiczne tablice z dzikiej zwierzyny. Wiecie co, mimo wszystko najpierw to bym jednak ten wątek chciał dalej ciągnąć, ten główny. Jezu. Niedźwiedź. To nie jeden. Wiecie co to oznacza, nie? Uprawione skóry. No niekoniecznie o to mi chodziło. Ale mam nadzieję, że uda się te butelki lada momentu lepszyć. Taki nietypowy przeciwnik, nie? Rój insektów. Posiadłość ognistowia. No właśnie. W końcu na miejscu. Zobaczmy, co tu się odwaliło. Taka niepokojąca cisza. Witaj w posiadłości ognistowia, podróżniku. Jestem tu w sprawie ostatnich wydarzeń. Donan pozwolił mi się rozejrzeć. Wydarzeń? Więcej nie powiedział. Pewnie miał na myśli swój gabinet. Wydarzyło się tam coś bardzo niepokojącego. Okej, czyżby jakiś demon tutaj był po prostu? Pracownia Donana, wejdźmy tam. Tylko dziwię się, że tutaj tak wszyscy zachowują się, jakby się nic nie działo praktycznie, ale zobaczcie, tu już jesteśmy sami. Oj. Znowu ślad Lilith. Każdego dnia próbujesz dorównać własnemu dziedzictwu. Czego ode mnie chcesz? Astarota. Nie żyje. On nie może umrzeć. Nie z waszej ręki. Co z nim zrobiłeś? Precz, demonie! Przeklinam cię! Stałeś się taki słaby.
Zrobię z ciebie bohatera. Wróć w ciemność, która cię zrodziła. Powiedziałem, precz! Coś się zadziało. Słychać hałas. W kasynaka było dość głośno, ale tutaj postać bardzo cicho mówi. Nie wiem dlaczego jest tak, kurde. Jezus Maria, nie ma już żadnego człowieka tutaj. Dobra, jeszcze jakiś jest. Się mierz z zaklonu krwi. Nie jestem jeszcze gotowy. Co jest tej grane w ogóle, no? Mało esencji. Ciekawe, czemu Lilith nic Donanowi nie zrobiła, nie? Znaczy, rozumiem, miała inne plany wobec niego. On się sprzeciwił, więc może postanowiła, że w jakiś inny sposób to rozwiąże i osiągnie swój cel. Ale ciekawe, dlaczego akurat jego tak potrzebuje, nie? No jednak, te lagi czasami mnie wykończą. Znaczy lagi. Potrzebuję więcej czasu. No kurde, ten to będzie naprawdę mocny. Nazar. No nie jest to prosta sprawa. Jesteśmy praktycznie sami już na polu bitwy, tylko jakiś jeden gość został. Wydaje mi się, że on nie będzie jakimś przypadkowym wojownikiem. Tylko... on tu może zaraz z nami porozmawia o tym, co się wydarzyło. Wątpię, żebyśmy tak bez słowa mieli tutaj odejść stąd. Po tych wydarzeniach, zobaczcie. On tylko się tutaj trzyma cały czas. A nie, dobra, jednak nie tylko on. Tutaj znacznie lepiej to wygląda. Dobra, udało się. Pogadajmy z Donanem w takim razie o tym. Kozłoludy. Dotąd nigdy nie odważyły się podejść tak blisko posiadłości. Może przyciągnęła je obecność Lilith. W mojej wizji widziałem ją w twojej pracowni. Wizji? Co masz na myśli? Nie do końca to rozumiem, ale... ale to nie pierwszy raz. Lubisz zaskakiwać, co? Nic dziwnego, że udało ci się zainteresować Lurata. Cóż, więc chyba rozumiesz mój kłopot. Córa nienawiści w moim domu. Musi być wściekła, że ją wypędziłem. Ten obraz, który u ciebie wisi, kogo jeszcze przedstawia? Dlaczego pytasz? Wydawało się, że odeszła, gdy ich zobaczyła. To Nafain i Airida. Druidzi, którzy pomogli mi pokonać Astarota. Tak. Tak, całkiem możliwe, że wpadłeś na dobry trop. Stawiłem jej opór, więc zapewne teraz ich zapyta o demona. W okolicznych wioskach stacjonują rycerze. Jeśli Lilith tamtędy przychodziła, na pewno ktoś ją widział. A co teraz zamierzasz? Wypytajmy go o wszystko. Muszę zająć się zmarłymi. Gdybym wiedział, że ludzie są w niebezpieczeństwie, odgrodziłbym posiadłość. Przeklęta Lilith. To ona to na nich sprowadziła. No niestety, z pewnością. Mroczne omeny. Lilith chyba nie wiesz, że zgładziłeś Astarota. Oczywiście, że nie. Demony to aroganckie stworzenia. Nigdy nie przyjęłaby do wiadomości, że ludzie zdołali pokonać Astarota. Ale niepokoi mnie co innego. Dlaczego go szuka? Czego od niego chce? Astarot pochodził z krainy nienawiści.
która niegdyś była domem Lilith. Może odpowiedź wiąże się z tym. Muszę się nad tym zastanowić. Dlaczego sprowadziłeś katedrę do Skosglen? Skosglen. Za tę decyzję jestem albo chwalony, albo wyklinany. Nie ma nic pomiędzy. Druidzi tacy jak na Fine uważają, że oddałem ich ziemię rycerzom pokutnym. Myślą, że miałem inny wybór. Gdy dni popiołu dobiegły końca, potrzebowaliśmy pomocy, by odbudować i ochronić Skosglen. Katedra się tego podjęła. Opowiedz mi o Eiridzie i Nafajnie. Niegdyś byli dla mnie jak rodzeństwo. Ale koniec końców każdy z nas poszło w swoją stronę. Eirida całkowicie oddała się czuwaniu nad zmarłymi. Chciałbym znów usiąść z nią i porozmawiać o starych czasach, jak to mieliśmy kiedyś w zwyczaju. A Nafajn... Szkoda, że zrobił się taki zgorzkniały. Żyje jak odludek w głębi lasu. Nie chce się ze mną spotkać. Przynoszę ponure wieści ze strzaskanych szczytów. Ratman nie żyje? Przyniosłem proroctwo Inariusowi, by mógł odkryć jego prawdziwe znaczenie. Nie spodziewałem się, że zabije z tego powodu swojego syna. A teraz to, czego pragnął. Ten przeklęty klucz do piekła jest w rękach Lilith. To musi mieć związek z jej poszukiwaniami Astarota. No dobrze, moi drodzy, to jest wszystko, co tutaj mieliśmy. Możemy jeszcze podejść sobie, aby odblokować opcję teleportacji. Nie, jestem w mieście. No da jest, no faktycznie, teraz już nie można z tego ciała nic zrobić. Odblokowano punkt nawigacyjny. Do posiadłości. Bardzo dobrze. Czyli będą jakieś interesy później. Bierzmy kolejny quest od namiestnika Wilfreda. Coś cię trapi. Coś się trapi. Okej, jeszcze lepiej. A nasze zapasy lekarstw i opatrunków są na wykończeniu. Proszę, możesz się udać do Kerigaru i poprosić alchemika Kormana o wysłanie nam czegokolwiek? Powiedz, by się pospieszył. Kończy nam się czas. Dobra. Będzie kolejny questior poboczny. W sumie nawet niedaleko to by było. To może siekniemy nawet taki quest od razu. Przy okazji zobaczymy jakąś nową lokację. No to jest to ciekawsza rzecz niż tam zabicie paru mobków, aby zdobyć jakieś runy czy coś takiego. Byłoby takie, wiecie, no typowo wtórne. O, 3 sztuki wyjącego muchu. Zawsze spoko. Lepiej mieć niż nie. I myślę, że w kolejnym odcinku dalej będziemy lecieli z tym głównym wątkiem fabularnym, bo się naprawdę to kurczę rozkręca. W końcu i czuję, że do Lilith już całkiem blisko. Okej. Okay. To już tutaj? Tak, to już tutaj. Punkt nawigacyjny. Czemu on inaczej wygląda niż do tej pory wszystkie? Dobre pytanie. Tęsknię za Eltheimem. Spaliśmy w porządnych koszarach. A tutaj dzielimy miejsce z żywym inwentarzem. Żywy inwentarz. No cóż, czasami są i takie warunki. Co ty byś chciał? Co tutaj robisz? Po górze jest moim domem. Ale obecnie sanktuarium jest pełne zagrożeń. A moi rodzice... Moi biedni rodzice... Młodsi nie będą. Kto będzie bronić ich domu? Sprawdziłbym, co u nich, ale trakty są niebezpieczne. Znajdziesz mojego ojca, Felana, i zapytasz, czy mnie potrzebują? No dobra. Porozmawiaj z alchemikiem. To jest moje aktualne zadanie, ale jak najbardziej dla niego też można by coś zrobić. Cała banda rycerzy zatrzymała się w... Przeżyj, Skosglen, a nic ci nie będzie straszne. Coś w tym może być.
Naprawdę niezły dla nekromanty, więc go zostawię. Dobra. Nie no, te ceny w sklepach to są zabójcze, nie? Naprawdę. Ciężko sobie pozwolić na takie rzeczy w ogóle. Wykonaj? Zmierzona kości bestii, 1 na 5 cały czas. Nie możemy tutaj czegoś zrobić z tymi materiałami, na przykład, żeby takie kości sobie zmiażdżyć? Nie, nie można. Chyba. No nie. Kurde, no niedobrze. Wydawało mi się, że tam gdzieś zdobyłem, ale widać jednak nie. No dobra, eliksirów nie. Weźmy od niego quest. Znaczy, nie od niego, a kontynuujmy quest. Błaganie o pomoc. Biedaczyna musi mieć pełne ręce roboty, opiekując się tak wieloma rannymi. Jak najszybciej wyślę mu wszystko, co się da. Okej. To już jest koniec? Serio? To było najprostsze zadanie. A przy okazji zobaczyliśmy nową miejscówkę. Kurkuma. Odblokowaliśmy ją też. Dzięki tym przyprawom nawet dania ze Skozglen są pyszne. Nawet ze Skozglen. Zew starożytnych. Wejść do uświęconego lodowca. Poszukaj dowodów bytności Lilith w pobliżu Braystagu, albo zapytaj rycerzy z Tirmairu o Lilith. Czyli tu, albo tu. No dobra, to pójdziemy po drodze najpierw do Braystagu w takim razie. Tak myślę. Natomiast, moi drodzy, myślę też, że to będzie ostatnia rzecz, jaką zrobimy chyba dzisiaj już w tym odcinku. Trochę wykonaliśmy tych aktywności. Dlatego też myślę, że taki stream z Diablo byłby całkiem fajny, na przykład, aby robić tam takie typowe poboczne rzeczy. Na przykład fabuła była w pełni nagrana na YouTubie, a poboczniaki też będą utrwalone jako VOD i będą dostępne w playliście. Jak sobie klikniecie na Diablo 4 w playlistę, to sobie zobaczycie te rzeczy poboczne, będą one tam zapisane. Natomiast odcinki byłyby na przykład tylko z fabuły, nie? Albo ewentualnie jakichś tam pobocznych, bardziej interesujących, które na przykład wskażecie, czy co jakiś czas po prostu coś byśmy robili, ale ogólnie myślę, że to byłoby całkiem fajne, bo obawiam się, żebyśmy mieli, nie wiem, z 200 czy 300 odcinków z tego Diablo. A naprawdę z przyjemnością mi się w to gra, ale też chciałbym w jakiś sposób odblokować sobie czas na inne gry. Także przeniesienie tego ewentualnie trochę na streamy, myślę, że nie byłoby złe. Zakapior. Kurde, ale mocno biją. No, powiem wam, że zaskoczenie trochę. Dobra, nie mogę się powstrzymać. Tam jakiś niedźwiedź jest. A nie, to tu jeszcze lepiej. Szarżownik zębaty. Szablozębny taki trochę. Kości bestii, please. Ale podobno warto też w podziemiach w ogóle zabijać te stwory. Nie, no sama skóra. Niestety. Ale ogólnie mam wrażenie, że sami przeciwnicy w lokacjach są nieproporcjonalnie łatwiejsi niż bossowie, jakich mamy w Diablo. I jest tak trochę nierówno, nie? Że po prostu eksplorując sobie świat, można czasami wręcz bezmyślnie iść i bić się. Ja wiem, że to jest hack and slash, ale ja gram na tym wyższym poziomie trudności, na drugiej randze świata, właśnie też z jakiegoś powodu. I nie czuję tego poziomu trudności praktycznie w ogóle, przez całą grę. Tam może z jednym, dwoma wyjątkami, ale tymi wyjątkami zazwyczaj to są po prostu minibossowie lub bossowie. I ja wiem, boss, miniboss ma być trudniejszy, ale oni nie są jakby proporcjonalnie trudniejsi. Oni są 10 leveli wyżej, nie? I to jest jakby 10 lig wyżej. Gdzie, wiecie, tutaj nie można prawie zginąć na zwykłych wrogach. Ale na bossie trzeba się niesamowicie napocić, żeby przetrwać, nie?
Moim zdaniem powinno być to trochę bardziej uśrednione. W sensie po sobie mogliby być tacy mega mocarni, ale żeby ci wrogowie podczas eksploracji byli troszkę chociaż trudniejsi, bo ja na przykład w ogóle z butelek nie korzystam, zauważyliście? Może to jest kwestia mojego buildu, tego, że walczę na dystans, ale no jakoś to powinni chociaż jacyś wrogowie też, nie? Kontrować, tak mi się wydaje. Jesteśmy w Braystagu, mamy też opcję aktywacji, słuchajcie, punktu teleportacyjnego, nawigacyjnego, zróbmy to od razu, plus 20 do sławy, mamy też quest poboczny, weźmy go od razu. Coś się trapi, starcze, a potem zapytajmy, jak mu pomóc. Żeby znów doświadczyć takiej ciemności. A może właśnie dlatego, że jestem stary, to muszę to zrobić. Moi krewni mieszkają w Korbachu nad brzegiem. Jest bardzo źle. Brakuje tam jedzenia. Przywędrowałem tutaj za pracą. Chciałem zarobić na żywność dla nich. Nie mogę zostawić roboty na tyle długo, by ich odwiedzić. A i nie zarabiam tyle, by ich tu sprowadzić. Dasz radę zanieść to mojemu synowi, Hadgowi? On i inni potrzebują tego bardziej niż ja. Spokojnie. Zajmę się tym. Miło. Muszę się upewnić, z jedzeniem. Moja córka ma wszystkie potrzebne materiały. Będzie się świetnie opiekować naszą doliną, gdy już dorośnie. Ponoć pokutnicy modlą się coraz więcej. Boją się. Szukamy tych dowodów na obecność Lilith. Martwisz się mgłą? Mamy tam ludzi w Klohin. Martwimy się o nich. Nie możemy polować jak dawniej. Już wcześniej nie było. Mamy piwo. A dla ciebie i chleb się znajdzie. Bo nie jesteś jednym z pokutników. Dzięki. Jest i uzdrowiciel. Wyślę tabuny duchów na spodzie. No nie mogę jak na razie znaleźć niczego. O! Wietrze, gdy nadejdą duchy. Tarcze i zbroje wtedy nie wystarczą. A te wasze talizmany i gryzmoły w błocie zatrzymają martwych na dłużej? Wybrałeś dobry moment na wizytę w Braystagu, podróżniku. Słychać śpiew osełek i bicie serc. Muzyka w sam raz na taki dzień. Przysłał mnie Donan. Przynajmniej nie jesteś pokutnym rycerzem. Przynajmniej? To my ryzykujemy życiem w obronie tej wioski. Odpuść. Wzgórze spowiła złowieszcza mgła. Wyłaniają się z niej oszalałe duchy. Wkrótce tu będą. Przybywasz pomóc nam je odegnać? Szukam demonicy, która tu była. Ach, czyli... to tym była. Z każdą chwilą ten dzień robi się coraz lepszy. Ruszyła wzgórzem na ziemię Airidy. Ale nie idź tam, chyba że chcesz dołączyć do duchów. Lepiej zostań tutaj. Zabiorę cię do Airidy. Wykluczone! Nic mi nie będzie. Donan mu ufa. My też powinniśmy. Daj znać, kiedy będziesz gotów. Sprawdź, co czai się we mgle i wróć tak szybko, jak zdołasz. O kurde. Porwie mi głowę, jeśli coś ci się stanie. Albo i coś więcej. Albo i coś więcej. Kurde, moi drodzy, to naprawdę zapowiada się niesamowicie ciekawie. I od tego momentu będziemy kontynuować kolejny jutrzejszy odcinek, na który was zapraszam na godzinę 14.30. A tymczasem to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie o kciuku w górę. Zachęcam do subskrypcji kanału, abyście byli na bieżąco. I do zobaczyska następnym razem. Trzymajcie się. Cześć! I to te materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba się to, co robi i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.